Nazywam się Ewelina Strawa-Kęsek, jestem logopedką i mówię o mowie, ale dzisiaj mam dla Was odcinek nie logopedyczny, tylko książkowy. Będzie o książkach, które zmieniają życie. I wiem, że to brzmi górnolotnie, ale naprawdę tak jest. Opowiem Wam o 5 książkach, które najbardziej dały mi do myślenia. Może wiecie albo nie wiecie, że ja z wykształcenia jestem również filolożką polską i ludzie regularnie pytają mnie o moje ulubione książki, więc ten odcinek jest specjalnie dla Was. Na pierwszy ogień idzie ciężki kaliber, dosłownie i przenośni, bo ta książka ma ponad 600 stron, a to biografia raka, więc było o czym pisać. Taki właśnie jest podtytuł: Cesarz wszech chorób, biografia raka. Temat nowotworów jest mi dość bliski, choć nie chcę wchodzić za bardzo w szczegóły, to jednak od dzieciństwa ten temat jakoś mnie dotyczył i mnie otaczał i wobec tego w pewnym momencie ja sama zaczęłam się bać, że zachoruję na raka. I pomyślałam, że podejdę do tego tak metodycznie i że najlepszym lekarstwem jest wiedza i wobec tego właśnie tę książkę przeczytałam. I było to dla mnie takie terapeutyczne, mocno oczyszczające. Bo teraz już wiem, że być może zachoruję, ale tak naprawdę to współcześnie dążymy do tego, żeby traktować nowotwory trochę jak choroby przewlekłe, a więc szukamy sposobów, szukamy lekarstw, które będą mogły nam zapewnić w miarę komfortowe i dość długie życie, pomimo tego, że mamy chorobę. Autor, co istotne, jest nie tylko pisarzem, ale jest lekarzem, onkologiem i hematologiem, więc miał ten fundament i wiedział, o czym pisać. I powiem Wam, że ona jest niesamowicie wciągająca, fascynująca, czyta się ją jak taką powieść detektywistyczną, więc bardzo też szybko, także serdecznie Wam polecam. Na drugim miejscu jest poezja. Myślę, że to nieoczywiste. A w zasadzie 2 tomy napisane przez Rupi Kaur to Mleko i miód oraz Słońce i jej kwiaty. Ja te książki dostałam w prezencie od mojej przyjaciółki na 34. urodziny i właśnie sobie uświadomiłam dzisiaj, że to już było 2 lata temu. Ja z racji tego, że na studiach czytałam bardzo dużo trudnej literatury, to jestem przyzwyczajona do tego, żeby szukać w tekstach 2, 5 i 10 dna i żeby starać się je zrozumieć. I dlatego ta poezja była dla mnie tak odświeżająca, bo ona jest prosta i to nie jest nic negatywnego, to nie jest negatywna ocena. Może czasami nawet jest w pewien sposób banalna, ale w tej prostocie tak naprawdę jest cała prawda i sens, bo ona mówi o najważniejszych momentach w życiu człowieka, najważniejszych emocjach, o miłości, o cierpieniu, o stracie, o macierzyństwie, o szukaniu siły w kobiecości, o uczeniu się miłości właśnie do samej siebie, do samego siebie. I jeżeli uważacie, że poezja jest nie dla Was, to może dlatego, a najprawdopodobniej dlatego, że żaden wiersz jeszcze do Was nie przemówił. I to jest dowód na to, że można polubić poezję, można siąść sobie z bliską osobą i czytać wiersze i można je zrozumieć. To są też teksty poetyckie, które uważam, że warto przeczytać i można sobie nimi umilić te nadchodzące długie jesienne wieczory. 3. książka to reportaż Filipa Springera pod tytułem Miedzianka, historia znikania. I jak przystało na historię o znikaniu, nie mam jej przy sobie, dlatego że ja ją tyle razy polecałam i pożyczałam różnym osobom, że ona wreszcie do mnie nie wróciła. To jest nieduży reportaż wydany przez Czarne, zresztą to jest moje ulubione wydawnictwo. Uważam, że jak coś jest wydane przez Czarne, to to jest już gwarancja tego, że to będzie dobra lektura. To jest opowieść o niewielkim miasteczku, o Kupferbergu, właśnie Miedziance, koło Jeleniej Góry, o miasteczku, które było, a którego nie ma. Dlaczego? O ludziach, którzy mieli okazję, to nawet źle powiedziane, którzy
którzy musieli zmierzyć się z trudnymi losami, zawieruchami, takimi narodowo-politycznymi, o przeludnieniach, o przesiedleniach, o zaludnianiu ziem odzyskanych. O tym, co mnie niesamowicie uderzyło, to jedno takie zdanie z tej książki, które może po tylu latach od przeczytania jej troszkę przekręcam teraz, ale że może któregoś dnia ktoś przyjść do twojego domu i powiedzieć ci: teraz tu już będzie Polska, a ty nie jesteś Polakiem. Albo teraz tu już będą Niemcy, a ty nie jesteś Niemką. Albo teraz tu już będzie Rosja, a ty jesteś Ukrainką. I w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas, ona wciąż we mnie żyje i bardzo mnie cały czas porusza. Więc mimo, że nie widzicie tej okładki, chociaż może w montażu, gdzie się tutaj wam pokażemy, to bardzo was zachęcam do tego, żeby ją przeczytać. Teraz na miejscu czwartym zrobię wyjątek, bo nie powiem o konkretnej pozycji, ale o wszystkich książkach jednego autora. Chodzi mi o Mariusza Szczygła, który nadal pozostaje moim ulubionym twórcą, reportażystą. Mariusz Szczygieł jest właśnie dziennikarzem, twórcą reportaży i powiem wam, że do dziś pamiętam moment, w którym przeczytałam wszystko, co on napisał i pomyślałam sobie, że co teraz będzie w ogóle? Poczułam się taka nieszczęśliwa i przez długi czas kupowałam magazyn książki. To jest takie czasopismo, które generalnie jest świetne i też warto je czytać. Ale kupowałam te książki dlatego, że tam były felietony Mariusza Szczygła i to było przynajmniej takie spotkanie z nim, mimo że nie mogłam przeczytać niczego, co na nowo napisał, bo no nie piszę tak szybko, żebym mogła cały czas mieć jakiś dopływ świeżej literatury. Więc Mariusz Szczygieł pisze niesamowicie, jest bardzo uważny na ludzi, na drobiazgi, umie słuchać ludzi, umie budować opowieść. Niesamowite są zawsze początki jego reportaży, to pierwsze zdanie. Zresztą on, opowiadając o tym, jak pisać, też mówi, że to pierwsze zdanie otwierające jest dla niego zawsze niezwykle istotne. I on mnie uczy uważności. Mam dzisiaj tutaj jedną książkę, znaczy mam trzy, ale o jednej chcę wam opowiedzieć. Kaprysik. I ta okładka, ja wiem, że ona bardziej przypomina okładkę jakiegoś taniego romansu, ale obiecuję wam, że po przeczytaniu tej pozycji pozostaniecie w dyskomforcie. Właśnie, że ale to już, ale to tylko tyle i że chcecie więcej. I jedna historia niesamowicie mi utkwiła w pamięci i trwa w niej do dziś. Zresztą przed nagrywaniem tego odcinka sobie przypomniałam tę historię. To historia pewnej kartki, którą Mariusz Szczygieł znalazł w kawiarni Nowy Świat pod stolikiem. Spadł mu tam długopis i schylił się po niego i okazało się, że tam jest kartka, na której były wypisane nazwiska 21 kobiet i ich daty urodzenia. Takim wprawnym pismem, piórem widać było, że kartka ma już kilkadziesiąt lat. No i teraz kto zrobił tę listę, dlaczego, co łączy kobiety, które na niej się znalazły. Smaczku tej historii dodaje fakt, że jedną z kobiet na liście Mariusz Szczygieł znał osobiście. I żeby zachęcić was do przeczytania tego reportażu, to przeczytam wam ostatnie zdanie, które należy do osoby, do której należała ta kartka. Celowo mówię osoby, żeby wam w ogóle niczego nie zdradzać, nawet płci. Błagam, niech pan mi nic nie opowiada o tych kobietach. Dlaczego? Także Mariusz Szczygieł, zdecydowany must have, mój top, mój numer jeden, jeżeli chodzi o autorów. A na deser zostawiłam książkę, która przywróciła mi wiarę w ludzi i świat, gdy dopiero otrzepywaliśmy się z pandemii i nagle wybuchła wojna w Ukrainie, to stwierdziłam, że potrzebuję czegoś takiego kojącego. I przeczytałam wtedy książkę Hansa Roslinga, którą napisał w zasadzie razem ze swoim synem i synową.
to factfulness. Dlaczego świat jest lepszy niż myślimy, czyli jak stereotypy zastąpić realną wiedzą. I powiem Wam, że po przeczytaniu tej książki, to ja przez 2 miesiące opowiadałam o niej wszystkim ludziom, których spotykałam. W zasadzie wydawało mi się, że każda rozmowa dotyczy tej książki i mój mąż już miał tego serdecznie dość. Do tej pory uważa, że w ogóle już nie musi jej czytać, bo już zdążyłam mu całą opowiedzieć. Ale ona naprawdę zmieniła mój sposób postrzegania świata i pewnych globalnych tendencji. I naprawdę jest lepiej niż myślicie. Naprawdę w wielu kwestiach my jesteśmy ignorantami i uświadamiamy sobie dlaczego. Bo to nie tak, że my sobie wymyśliliśmy, że my będziemy źle interpretować świat, tylko ktoś nas nauczył takiej, a nie innej interpretacji. I niestety tutaj tym negatywnym bohaterem bardzo często są media, no bo wiecie, że negatywne się klika. I to nie chodzi o to, że na przykład nam się wydaje, że 20% dziewcząt w krajach o niskich dochodach kończy szkołę podstawową, a tak naprawdę kończy tę szkołę podstawową 25% i my się pomyliliśmy o 5%. Nie. To chodzi o to, że my myślimy, że 20% dziewcząt kończy szkołę, a kończy szkołę 60%. Albo że nam się wydaje, że w ostatnich latach podwoiła się liczba ofiar spowodowanych klęskami żywiołowymi, a tak naprawdę okazuje się, że ta liczba zgonów zmniejszyła się o połowę. I nagle głowa nam wybucha, bo okazuje się, że my nic nie wiemy o świecie, w którym żyjemy. I co istotne, ta książka wyposaża nas w pewne narzędzia, dzięki którym możemy lepiej ten świat rozumieć i interpretować. Więc taka najistotniejsza zasada brzmi tak, że jeżeli czegoś nie wiesz, to raczej załóż, że jest lepiej niż było i w większości przypadków będziesz mieć rację. Więc jeżeli miałabym powiedzieć, czy też chcieć, żebyście przeczytali jedną książkę spośród tych, które dzisiaj Wam zaprezentowałam, to byłaby to ta. Mam nadzieję, że Wam się dzisiaj podobało. Bardzo było trudno tak naprawdę wybrać tylko 5 książek. Jestem tak naprawdę ciekawa, jakie książki Wy byście mi polecili. Jakie książki zmieniły Wasze życie? Więc napiszcie mi proszę w komentarzach i dajcie znać, czy w ogóle tego typu odcinki Wam się podobają, to może od czasu do czasu zrobimy sobie przerwę od logopedycznych treści i będziemy wyplatać coś właśnie innego. Dziękuję Wam za dzisiaj, do zobaczenia.